Prezydent Kielc oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i przedsiębiorcy zapraszają do Parku Miejskiego na pierwszy piknik Retro Kielce. W nawiązaniu do tradycji, która miała miejsce w okresie międzywojennym, które właśnie też także w tym miejscu, w Parku Staszica, wtedy nazywano to w Ogrodach Staszica, odbywały się takie spotkania. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych organizatorzy zaplanowali liczne koncerty, spektakle, loterie, gry integracyjne czy pływanie łódkami po stawie. Park będzie podzielony na kilka stref, na których będą odbywały się różnego rodzaju imprezy nawiązujące do dwudziestolecia międzywojennego. Spróbujcie się w ten klimat 100 lat do tyłu przenieść. Spróbujcie, ponieważ też taki nasz był zamysł, aby dostosować się ubiorem do tamtych czasów, abyśmy mogli pokazać to dzieciom naszym, abyśmy mogli pokazać, w jaki sposób dawniej ludzie spędzali ten czas wolny. Myślę, że to będzie dla nas wszystkich bardzo ciekawe. Organizatorzy zapewniają także miejsca na piknik, stoiska z rękodziełem oraz gastronomią. Będzie można spróbować i skosztować miodów, napić się dobrych soków tłoczonych. Będzie też olejarnia ze swoimi olejami tłoczonymi w starym stylu. Będzie też możliwość zjedzenia i spożycia produktów spożywczych, takich, które występowały w tamtych czasach. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Serdecznie zapraszamy na Retro Piknik 4-5 maja, cały szereg atrakcji od godziny 14 do późnych godzin nocnych i w soboty i w niedzielę. Przychodźcie przebrani, czekają świetne nagrody, super strefy, zabawy i rozrywka.